Bardzo serdecznie. Jesteśmy jeszcze chwilkę przed czasem, więc ja będę tak troszkę jeszcze gadał do siebie i się rozgrzewał. Natomiast bardzo bym prosił o jakąś drobną informację, czy jestem widoczny, czy jestem słyszalny, czy na razie jest wszystko ok. Będę wdzięczny za taką krótką informację na czacie. Fantastycznie, skoro widać i słychać, to już mamy połowę sukcesu. No, jeszcze sobie poczekamy na wszystkich, poczekamy na godzinę 20. Zawsze wszyscy wchodzą w ostatniej minucie i w sumie to nic dziwnego, bo ja też bym pewnie wchodził w ostatniej minucie na tego typu wydarzenie. Więc za chwilę was oficjalnie przywitam, za chwilę się przedstawię, za chwilę powiem, co tu się wydarzy i ile posiedzimy. Znaczy, no posiedzimy godzinkę mniej więcej, to akurat jest w nazwie wydarzenia, ale co tu się wydarzy, to jeszcze wymaga pewnego wprowadzenia. A w tym czasie, słuchajcie, żeby się nie nudzić, to ja mam dla Was taką prośbę, taką na rozgrzeweczkę. Jeśli tu już jesteście, bardzo bym Was prosił o napisanie, kim jesteście. To znaczy, najlepiej w takim schemacie typu e, Paweł, lat 32, sprzedawca klocków Lego z Krakowa. To by było miło, bo bym tak wiedział, przynajmniej kto tutaj przyszedł. Znaczy, no, wieku nie musicie podawać, jeśli nie, jeśli nie chcecie, ale chciałbym wiedzieć, kto tutaj przyszedł i po co tutaj przyszedł. Czyli co mógłbym zrobić przez tę godzinkę, żeby ktoś poczuł się usatysfakcjonowany tą godzinką. Także bardzo was proszę o taki drobny schemacik, typu kto jest kim i co tu robi. Napisanie o sobie jednego zdania. Mamy godzinę 20, więc powoli, powoli będziemy zaczynać, ale tak jak powiedziałem, powoli. Jeszcze damy sobie minutkę, żeby wszyscy tam weszli, zalogowali się. Widziałem, że ktoś tu się jeszcze rejestrował teraz na mailu, także poczekajmy sekundkę. A w tym czasie proszę pierwszą osobę o przedstawienie się, chyba że wszyscy siedzimy cicho. No to też tak możemy siedzieć cicho, ale będzie mi miło, jak jednak nie będzie aż tak cicho. A ja za chwilkę sobie udostępnię ekran, i za chwilę będziemy już działać z czymś poważniejszym, czyli z Pythonem w godzinę, tak jak to sama nazwa wydarzenia podaje. Dobrze, słuchajcie, zatem czekam na Wasze odpowiedzi cały czas. No a w takim razie ja się powinienem przedstawić i powinienem powiedzieć, co tutaj robimy, kim jesteśmy i w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Ja się nazywam Paweł Miry, mam już lat 32, więc tak już trochę sporo, chociaż mentalnie się czuję dalej na 19, więc, więc nic tu się nie zmieniło od lat. Reprezentuję firmę Hardcoder, której jestem współzałożycielem. Jest to malutka firmka, która świadczy usługi szkoleń z programowania. Aktualnie szkolimy z języka Python i robimy to po prostu po godzinach. Po swojej pracy zawodowej na co dzień pracujemy jako programiści. Pracujemy też od tego roku na uczelniach, czyli od tego roku kalendarzowego na AGH, a od tego roku jak to się mówi z niesemestralnego roku. Tego studenckiego uniwersytetu, jak się. Roku akademickiego. O właśnie, tego mi słowa brakowało na końcu. Od tego roku akademickiego też Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki. No i prowadzimy tam zajęcia z Pythona, Mówię my, dlatego że to jest firma dwuosobowa, prowadzimy to z koleżanką Olgą Janiszewską, dzisiaj nieobecną, ale ona się mało udziela tak promocyjnie w internecie, więc od takich, od takich zabaw jestem ja. No i słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj, żeby przez godzinkę porozmawiać sobie o języku Python od takich w zasadzie zupełnych podstaw. Czyli czy wystarczy nam godzina, żeby poznać język Python? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście nie będzie to godzina, żeby się nauczyć języka Python. No, przez godzinę się nauczyć jakiegokolwiek języka programowania byłoby to straszliwie karkołomne no i oczywiście nie byłbym w stanie tego obiecać, natomiast poznać język, poznać jego podstawy składni, szczególnie jeśli się zna już jakikolwiek programowanie, albo też no po prostu chce się zobaczyć, na czym to polega, no to spędzenie tej godzinki jest zawsze lepsze od niespędzenia tej godzinki wcale. Dobrze, dziękuję Wam za pierwsze odpowiedzi. Już tutaj patrzę, z kim mamy do czynienia. Witam Damian, witam Arek, witam Ania. Dziękuję Wam bardzo za odpowiedzi i mam nadzieję na kolejne odpowiedzi. Witam wszystkich, którzy się pojawili, jakby w tym, w tym czasie też, i bardzo proszę o no, jakieś tam jedno zdanko, jedno zdanko o sobie. A myślę, że my będziemy rozpoczynać. Jaka jest konwencja? Konwencja jest taka, że przez godzinę będę mówił o języku Python. No i niestety pewnie potem mi się czas wyczerpie. To znaczy mógłbym pewnie mówić przez dwie godziny, przez trzy godziny i coś jeszcze dalej wymyślać, ale konwencja jest taka, że po godzinie po prostu przerywam. Oczywiście, no, jeśli będę gdzieś tam w połowie jakiegoś tematu, to go dokończę, więc może się wydarzyć godzina 5, ale raczej nie mam zamiaru tego czasu przekraczać. Wbrew jakimś, nie wiem, czasami hejterskim komentarzom, nie będzie tutaj wiele marketingu. My oczywiście sprzedajemy kursy programowania i nawet teraz mamy taki gorący czas promocyjny jeszcze na kurs programowania. Natomiast nie będę go jakoś mocno w tym momencie promował, bardziej popromuję, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, no i to jest właśnie. To jest właśnie jedno z narzędzi, z których korzystamy podczas prowadzenia zajęć. Także, jak komuś się spodoba, no to wtedy może się zapoznać z naszą ofertą. No oczywiście, jeśli będą jakieś pytania o nasze kursy gdzieś pod koniec, po tej godzince, no to wtedy ja chętnie na nie odpowiem, chętnie z Wami zostanę. Natomiast teraz, żeby nikt nie czuł się pokrzywdzony, że, no, że jest jakiś Python w godzinę, a ta godzina się jeszcze nie rozpoczęła, no to myślę, że dobrze będzie w takim razie zacząć. Potrzebuję 10 sekund, żeby się przełączyć między ekranami i udostępnić Wam ekran. I za chwilę będziemy już działać. Screen pierwszy i chyba to będzie ten, który trzeba udostępni. Tak, i prawdopodobnie przed wami ukaże się główne okno programu, programu Jupyter, czyli jednego z oprogramowań służących do pracy z Pythonem. Jednego z, ja zaraz przedstawię kilka innych, natomiast tutaj pierwszy raz w zasadzie na wydarzeniu Python w godzinę będę korzystał z Jupitera dlatego że do tej pory korzystaliśmy z Code with Move, z którego korzystamy na szkoleniach, ale żeby sobie coś zmienić, żeby sobie coś urozmaicić, no to pokażę tego, tego podstawowego Pythona też w środowisku Jupyter. Przede wszystkim, czym jest Python, o co z tym chodzi i tak dalej, to myślę, że w ciągu trzech minut jestem w stanie opowiedzieć. Python jest to jeden z języków programowania, obecnie jeden z najpopularniejszych. W zależności od tego, jaki ranking otworzymy, no to on będzie w top 3, top 5, top. Nie wiem, no, może być pierwszy w jakimś rankingu. Takim jednym z najpopularniejszych rankingów jest ranking Tiobe. Więc w tym momencie otwieram sobie tak zwany Tiobe Index, który pokazuje, które języki programowania są aktualnie najpopularniejsze. No, aktualnie Python jest w tym momencie na pierwszej, na pierwszej pozycji. Natomiast no, tam się to oczywiście zmienia, czasami wachluje, wchodzi na to podium, wypada z tego podium. W każdym razie no, jest na liście zawsze tych najpopularniejszych języków, których się warto uczyć. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim prostą składnią składnią opartą w dużej mierze na języku angielskim, czyli na takim jakby szyku zdania w języku angielskim. W związku z tym jest dość prosty, można by powiedzieć, dość prosty do stworzenia czegoś szybkiego w dość sensownym czasie i przy małej ilości kodu, tak bym go określił jedno, jednozdaniowo. Czyli pewne rzeczy robi za nas, pewne rzeczy, które musielibyśmy ręcznie robić na przykład w C, w C++, no to w Pythonie jest to jakby załatwione przez składnie języka. Przez to kod charakteryzuje się pewną zwięzłością, także może się wydawać, że tego kodu piszemy strasznie mało, natomiast nie będzie to dużą przesadą, jeśli powiem, że w 5 lub w 10 linijek jesteśmy w stanie zrobić działający program, który rozwiązuje jakieś zadanie. No oczywiście, jakieś proste, natomiast ten kod zazwyczaj bywa dość krótki. Dość krótki, w związku z tym łatwo się go czyta, łatwo się go przetwarza. Też, jak ktoś ma do czynienia z programowaniem, to wie, że bardzo często kod jest. Czytany, a nie pisany. W sensie dużo częściej się kod pisze, dużo częściej się kod czyta niż pisze. No i w przypadku Pythona jest to po prostu dość ładne czytanie. Nie ma jakichś tam nadmiaru znaczków, nie ma nadmiaru jakichś znaków specjalnych, jak na przykład w Perlu, nie ma nadmiaru, no mówię nadmiaru no dla osób początkujących jest to nadmiar nadmiaru obiektowości, na przykład jak w Javie, tylko jest po prostu zgrabne instrukcje, które służą nam do tego, żeby stworzyć jakiś program z zastosowania Pythona. Rozmaite, tak naprawdę wszystkie do czego, takie same zastosowania, jakie mają inne języki, czyli do tworzenia programów, które rozwiązują jakieś problemy. Przy czym no, Python jest stosowany w szczególności w ostatnim czasie do dziedziny analizy danych, do data science, dlatego że jest właśnie szybki. Jest w stanie szybko wczytać choćby pliki z różnych formatów, przetworzyć je. No i bardzo łatwo w ciągu kilku linijek jesteśmy w stanie kilkoma poleceniami przetworzyć sobie dane i wyciągnąć z nich jakieś konkretne rzeczy. Do tego jest wyposażony w bardzo dużą ilość bibliotek specjalistycznych, także do przetwarzania danych, ale też do innych zastosowań. Nawet teoretycznie można robić Pythonem webówkę, znaczy nawet nie teoretycznie, w zasadzie praktycznie, bo istnieje Framework Django, istnieje Flask taki do bardziej mniejszych zastosowań więc nie jest może tak popularny jak javascript w webówce natomiast jak najbardziej w pythonie można robić backend no i python służy też bardzo często jako język pomocniczy jako język pomocniczy do zastosowań takich że na przykład trzeba oskryptować jakieś działanie że coś ma się po sobie uruchamiać Jakieś instrukcje, bądź też do szybkiego przetwarzania danych. Ja na przykład dużo czasu spędziłem w pracy też nad takim szybkim przetwarzaniem, czyli z jakiegoś źródła coś odczytać, czy to z sieci, czy z pliku, przetworzyć i wypluć dalej, czyli wypluć w formie outputu do jakiegoś dalszego przetwarzania w innym narzędziu. Czyli takie są najczęstsze zastosowania języka Python, gdyby ktoś potrzebował o to zapytać. Natomiast nie będę tym jakoś specjalnie zanudzał, bo to są rzeczy, które są do odczytania na Wikipedii, a nie spotkaliśmy się tutaj, żeby. No żeby pokazywać Wikipedię i mówić o języku, tylko żeby pokazać samo mięso. Przede wszystkim, jak dobrać się do Pythona, w jaki sposób zainstalować sobie Pythona w systemie. W zasadzie są trzy sposoby, takie najpopularniejsze. Pierwszy to jest oficjalna dystrybucja, czyli wchodzimy na stronę Python.org. Chodzimy na downloads i ściągamy aktualną wersję. Aktualnie jest to Python 3.11, natomiast jeśli macie w systemie zainstalowany, nie wiem, 36, czy 7, nie będzie aż tak wielu różnic. Znaczy, jakieś tam pewnie będą, ale zanim do tego dojdziecie, to jakby ten core języka, główne, główne składniki będą zupełnie takie same i nie ma co, nie ma co na siłę zmieniać wersji na najnowszą. Można, ale nie jest to jakaś super konieczność. To jest pierwsza możliwość. Ściągamy, instalujemy i korzystamy z tak zwanego środowiska IDLE, czyli Integrated Development and Learning Environment. Mało wygodne środowisko, ale da się tam napisać kod, uruchomić go i zobaczyć, co się stanie. Druga możliwość, szczególnie jeśli mamy dużo miejsca na dysku, to jest ściągnięcie Anakondy, czyli dystrybucji, która już jest taka przystosowana do Data Science. Ma też mnóstwo innych narzędzi do przetwarzania danych, do obróbki, do wizualizacji. Więc to jest taki wielki kombajn. Natomiast między innymi no, dzięki temu możemy mieć na przykład Jupitera. Dzięki temu możemy mieć też instancję Pythona w systemie, i no i po prostu w prosty sposób też możemy tego Pythona sobie zainstalować. Bądź też, jeśli na przykład nie chcecie, nie możecie nic instalować w systemie, można sobie wpisać Python online w. O, co tam mi się otworzyła, jakaś reklama. Dobra, można sobie wpisać Python online w Google i wtedy dostać się na przykład na stronę programiz.com albo kilka innych stron, które oferują po prostu Pythona w wersji przeglądarkowej do jakiejś tam szybkiej nauki, do jakichś tam szybkich, szybkich zastosowań. No i na przykład tutaj możemy sobie skorzystać, tak gdyby ktoś potrzebował, to mogę podrzucić tego, tego linka. Natomiast podejrzewam, że nie będzie czasu, żeby podczas jakby tego webinaru gdzieś tam razem ze mną kodować, no bo to by nam troszkę ograniczyło tą godzinkę, a ja bym chciał bardzo dużo upchać w tą godzinkę. Dlatego, no tutaj, gdyby ktoś chciał coś, coś sobie poklikać, no to można na szybko tak to zrobić. No, i mamy tutaj akurat pierwszy kod wpisany. To jest program Hello World, czyli program, który piszemy w każdym języku programowania, do tego, żeby no, przetestować, żeby coś wyświetlić na ekranie. No i widzimy, że tutaj, jakby ten kod jest strasznie mały. Nawet moglibyśmy usunąć te dwie, te dwie rzeczy. Ja za chwilę powiem. No to, to, to był komentarz, natomiast zaraz powiem, czym są komentarze dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z programowaniem. No i to jest w zasadzie cały nasz kod, to jest cały nasz program. Zajmuje tylko jedną linijkę, jakieś kilkanaście znaków. No i to jest w zasadzie cały nasz kod potrzebny nam do szczęścia. Możemy go uruchomić i zobaczyć wynik na konsoli. No i po wyniku na konsoli możemy się przekonać, że instrukcja print służy nam do wyświetlania różnych rzeczy na ekranie. Natomiast obiecałem, że no, skorzystam z tego Jupitera, więc pozwolę sobie jednak przejść do okienka Jupitera. Jupiter w bardzo telegraficznym skrócie, ponieważ no, nie powiem o nim jakoś bardzo dużo z tego powodu, że że to by też zajęło troszkę czasu, robiłem kiedyś o tym webinar, jest na YouTube, gdyby ktoś chciał się zapoznać bardziej z narzędziem Jupiter. Natomiast Jupiter to jest w zasadzie zwykły interpreter tekstu, tylko tak, zwykły interpreter kodu, przepraszam, tylko taki, w którym kod jest podzielony na takie części, na takie jakby komórki, celki, czyli fragmenty kodu, które mogą być uruchamiane. Powiedzmy, że niezależnie od siebie. No to znaczy zależnie od siebie, bo jakby to, co nam się, to, co nam się tam generuje w systemie, jest wspólne, jakby jądro tego, tego działania jest wspólne. Natomiast no możemy na przykład wykonać najpierw początek programu, a potem sobie dubać tylko w jednej linijce i uruchamiać jakby ponownie tą jedną linijkę. Więc to jest taka specyfika Jupitera w stosunku do innych narzędzi, w których się po prostu pisze kod i uruchamia całość. Ale te, tutaj też, też oczywiście możemy wpisać całość i uruchamiać całość, to nie jest problem. No więc to, ja wpisuję tutaj Print Hello World. Uruchamiam Ctrl Enter, gdyby ktoś potrzebował tego skrótu klawiszowego. No i tutaj uruchamia mi się ten wynik Hello World z konsoli. Co jeszcze? No Oczywiście możemy używać Pythona do liczenia, czyli zobaczyć, ile to jest 1 plus 2. Ewentualnie używać do wyświetlania no, wszelkich, innych, wszelkich innych napisów. Czyli na przykład mamy rok plus 2023. Ja w tym momencie dodałem dwa napisy, do, dwa napisy do siebie. Tutaj uwaga, to jest napis, to jest string, bo jest otoczony cudzysłowem. No, oczywiście taka konstrukcja by mi nie zadziałała. Python jest dość inteligentnym językiem, który nas przeszczerze przed czymś takim. No tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że dodajemy stringa do liczby. No i to są dwa inne światy. Tak, tak jakbyśmy dodawali, ja to zawsze zawsze to tłumaczymy na naszych, na naszych szkoleniach, tak jakbyśmy dodawali krowę do świni, a nic z tego dobrego nie wyjdzie. To są dwa inne typy, więc nie możemy ich tak bezpośrednio dodać. Natomiast w Pythonie bardzo łatwo robimy rzutowanie, szczególnie no z takich typów prostych, czyli, czyli liczb i napisów. Za chwilę też o tym kilka słów. Jeśli chcemy coś zrzutować na stringa, korzystamy z prostego rzutowania str. Jeśli chcielibyśmy coś stringowego, że tak powiem, zrzutować na liczbę, korzystamy ze rzutowania inty. Int, czyli integer, czyli powiedzmy chcemy zobaczyć, jaki rok będzie w przyszłym roku, no to robimy 2023 plus 1. Tutaj znowu mamy do czynienia z krową, z krową plus świnią, więc to nam nie zadziała, ale jeśli tego stringa zamienimy sobie na liczbę całkowitą, dlatego integer, no to już nam to zadziała tak jak trzeba. No i to, jest, to są sposoby na rzutowanie. Gdyby to była liczba zmienno-przecinkowa, no to wpisujemy tutaj float. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej zachęcam do zadawania. Ja się postaram do nich w miarę możliwości odnosić, no chyba, że na przykład będzie to plan na następne 20 minut, no to wtedy dam wam znać, że no, teraz nie odpowiem, ale za chwilę, za chwilę odpowiem, za chwilę dam znać, co z tym będzie. Ewentualnie, jak będzie jakieś pytanie takie wykraczające poza tą godzinkę, no to odpowiem na nie na końcu, ale jak macie ochotę gdzieś tam przerywać i, i coś Wam się nasunie na myśl, to zapraszam do interakcji, do zadawania pytań. Dobrze, umiemy już wyświetlać, umiemy już wszystko robić. Wiadomo, że to jest największa podstawa podstaw w każdym języku programowania, więc też nie będziemy temu poświęcać jakoś więcej czasu. No, w programowaniu zazwyczaj, jeśli chcemy już coś poważniejszego zrobić, czyli na przykład obliczyć pole prostokąta, poważniejszego oczywiście, tak z dużym przekąsem, no to potrzebujemy mieć zmienne. Potrzebujemy wprowadzić sobie zmienne, czyli przypisać sobie nazwy do naszych jakichś parametrów. No, czyli tak jak powiedziałem, pole prostokąta możemy sobie policzyć i wpisujemy sobie a równa się 5, b równa się 10. I zauważamy tutaj jedną rzecz. Jeśli ktoś programował na przykład w C albo w dawie, no to już może się tak czuć troszkę przerażony, że Ej, co ty zrobiłeś? I w ogóle jeszcze się przekonajmy, że to zadziała. Wpisuję sobie A równa się 5, B równa się 10, print A plus B i to wszystko działa. Python ma dynamiczne typowanie, to znaczy, że nie musimy, a wręcz nie bardzo możemy mu wpisać, że to jest na przykład integer A, że to A jest zmienną typu całkowitego i dopiero jej wartość jest równa 5. Tylko jest to coś takiego troszkę jak typ automatyczny, czyli Python się po prostu domyśla, jaki to jest typ na podstawie wartości. Czyli jeśli wartość będzie liczbą całkowitą, no to a będzie liczbą całkowitą. Jeśli tutaj też będzie liczba całkowita, też będzie to liczba całkowita. No i po prostu podczas podmieniania tych rzeczy, które są pod zmiennymi, no dochodzi do dodawania i wszystko nam działa, no tak jakby już działało pewnie w każdym innym języku programowania. Oczywiście, jeśli to będą liczby tam powiedzmy zmiennoprzecinkowe 5,5, a tutaj nie wiem 10.7 też nam to zadziała i to będą liczby typu float float zmiennoprzecinkowe czyli niecałkowite ze znakiem dziesiętnym czyli kropką to jest jeden z popularnych błędów które robią osoby początkujące więc znakiem dziesiętnym jest kropka i koniec kropka co możemy jeszcze dodawać w pythonie możemy też dodawać stringi no i to zresztą pokazałem w jednym z tam powyższych przypadków czyli powiedzmy możemy napisać cześć Yy... Pawle, o tak sobie napiszemy, cześć Pawle, no i wtedy a będzie typu string, b będzie typu string, więc swobodnie możemy to dodać i w ten sposób robimy dodawanie. Czyli jeśli chodzi o zmienne, to jest naprawdę bardzo łatwo, ponieważ unikamy typowania. Wada i zaleta jednocześnie dla osób początkujących na pewno zaleta, dla osób gdzieś tam bardziej informatycznych no gdzieś tam to trochę skrobie niektórych że to jest trochę utrata, utrata kontroli nad, nad typami no ale Python po prostu tak został zaprojektowany. Co jeszcze możemy robić? No wszelkie operacje matematyczne są dość podobne jak w każdym innym języku programowania, czyli powiedzmy, gdybyśmy chcieli zrobić no dodawanie i odejmowanie to są dość proste operacje: 5 razy 10, tu możemy jeszcze co podzielić: 6 przez 6 przez 10 i nam to wyjdzie. Zobaczmy sobie wyniki, no oczywiście będą zgodne z logiką. Tutaj najprościej mówiąc działa to wszystko tak jak w kalkulatorze, czyli jeśli podzielimy liczbę całkowitą przez liczbę całkowitą i wyjdzie z tego jakby normalnie matematycznie liczba zmiennoprzecinkowa, no to wtedy wynikiem będzie liczba zmiennoprzecinkowa. Czyli nie tak jak w niektórych językach, że na przykład jak dzielimy integera przez integera, to wyjdzie nam tylko jakby część całkowita z tego. Czyli tak jak w Ceby na przykład było. No to tutaj jest różnica. Python najprościej mówiąc działa tak, jak zwykły kalkulator prosty. Przy czym możemy sobie zasymulować takie działanie, że właśnie dzielenie liczby całkowitej przez liczbę całkowitą, żeby wyszła liczba całkowita. Tutaj muszę wymyślić jakiś taki przykład, powiedzmy 34 przez 10. No to gdybyśmy to chcieli zrobić, to nam wyjdzie 3 i 4. Natomiast w Pythonie jest taka możliwość jak dzielenie bez reszty. Dzielenie bez reszty, czyli właśnie coś takiego jak dzielenie liczb całkowitych i robimy to po prostu poprzez dwa Slasze. Jeśli użyjemy dwóch slaszy, no to wtedy nam z tego wyjdzie trzy. No jest to po prostu odrębna operacja. To jest dzielenie tak normalne, codzienne, zwykłe, matematyczne, a to jest dzielenie bez reszty. Oczywiście reszta z dzielenia też, yy, też może nam wyjść i służy do tego standardowy operator modulo, czyli, czyli operator reszty z dzielenia. Potrzebuje się nawodnić. Więc za. Więc w zasadzie bardzo szybko omówiliśmy sobie temat operatorów w telegraficznym skrócie tak jak we wszystkich innych językach programowania. Co jeszcze możemy co jeszcze może nam się przydać i co też jest typowe dla wszystkich języków programowania, są to tablice. Tablice czyli zbiory liczb, czyli więcej niż jedna liczba. W Pythonie jako takich tablic może nie mamy, natomiast mamy listy. No i po prostu listy pełnią funkcję jakby takich najbardziej prostych tablic znanych z innych języków. Jest to pewne uproszczenie, ale myślę, że na podstawowym poziomie mogę to tak, mogę to tak powiedzieć. Więc tworzymy sobie w Pythonie listę w taki oto sposób. Przypisujemy do jakiejś zmiennej, no i powiedzmy robimy 5, 6, 7, 8, umieszczamy to w nawiasach kwadratowych, no i mamy w ten sposób listę. Listę możemy w bardzo prosty sposób sobie wyświetlić. Nie mamy tutaj żadnego jakby dziwnego przechodzenia pętlami. O pętlach też za chwilę powiem. Tylko po prostu możemy graficznie sobie wyświetlić zawartość tej naszej listy. Oczywiście indeksowanie też w Pythonie mamy. Czyli jeśli potrzebujemy na przykład dostać się do pierwszego elementu, indeksujemy od zera, czyli po ludzku, czyli po informatycznemu. Czyli pierwszy indeks w tablicy to jest indeks 0, czyli pod zerem w naszej akurat tej tablicy znajdzie się piątka. Pod yy, trójką znajdzie nam się ósemka, ponieważ no, trójka, czyli jakby czwarty element tablicy, jest to ósemka. No i uwaga, uwaga, w Pythonie jest jeszcze taka jedna piękna zależność, że możemy indeksować ujemnie. To nie jest typowe dla języku programowania, to się chyba zdarza w JavaScriptie i w Perlu, natomiast w większości języków spowodowałoby to błąd, wyjście poza zakres tablicy. Natomiast w Pythonie indeks ujemny Negatyw indeks, tak zwany, to jest odliczanie od końca, czyli minus pierwszy to będzie ósemka, minus drugi to będzie siódemka, a minus które tu będzie minus czwarty, no to będzie piątka. Czyli odliczamy od prawej strony i tak też możemy robić. Co czasami bywa wygodne, jak po prostu potrzebujemy się dobrać do ostatniej wartości, yy, ostatniej wartości na naszej liście. Najczęściej to jest taki przypadek, że po prostu ta minus jedynka jakoś taka jest bardziej intuicyjna niż obliczanie długości tablicy i tak dalej. A propos obliczania długości tablicy, mamy do tego prostą operację. Tu nawet się niektórzy śmieją, że w Pythonie przynajmniej nie zrobi się tej literówki, bo nigdy nie wiadomo, czy tam się pisze len, gchy, ty, czy tychy. To jest najczęstsza literówka, wszystko jest obok siebie na klawiaturze i często nie wiemy, dlaczego nam kod nie działa. W Pythonie jest len, czyli długość tablicy. Ta tablica ma cztery elementy, więc jej długość, więcej len to jest cztery. Mamy też proste operacje, które nam się przydają czasami do jakich uproszczenia jakichś algorytmów. Minimum z tablicy. Maksimum z tablicy, wszystko prostymi funkcjami, prostymi operacjami, wbudowanymi już tutaj, jakby w główną składnię, w główną składnię języka, możemy uzyskać. W zasadzie w podstawową, podstawową bibliotekę, no tak by można, można bardziej powiedzieć. Co jeszcze możemy zrobić z tablicami? Chyba tyle z takich najbardziej podstawowych, z takich najbardziej podstawowych operacji. Pokazałem indeksowanie i pokazałem właśnie typowe, typowe funkcje. Oczywiście mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy o tablicach można powiedzieć. Możemy na przykład dodać do siebie dwie tablice, czyli powiedzmy, robię sobie tablicę drugą, 3, 6, 7, a może jakieś inne liczby zrobię, żeby było ciekawiej. 13, 14, 15. No i dodaję do siebie tablicę pierwszą do tablicy drugiej. No i wtedy mam po prostu sklejenie tablic, czyli w bardzo łatwy sposób możemy sobie skleić dwie tablice, po prostu dodając je do siebie, używając znaku plusa. Możemy też tablicę wygodnie pomnożyć przez jakąś liczbę, czyli jeśli pomnożymy tablicę tą pierwszą, albo dobra, tą drugą, żeby to było zgodne na ekranie, czyli tą tablicę mnożymy razy 5. No to dostajemy jej wielokrotność jej pięciokrotność tej tablicy w bardzo prosty sposób. No Oczywiście mnożenie razy 5,5 będzie skrajną głupotą i Python nam zaprotestuje. Propo też protestowania. To tutaj w Pythonie należy zwrócić uwagę na to, że bardzo często mamy dobre komunikaty błędu. To znaczy, komunikaty błędu, jak je umiemy już czytać, to nam dużo mówią, gdzie jest błąd. Dlaczego jest ten błąd? I często mają takie wyjaśnienie, które wręcz nas naprowadzi, że ej, no tu się walnąłeś, Jak już robisz to piąty raz, no to już wiesz, że wiesz, do czego to służy. No i w tym momencie patrzymy sobie, no jest błąd typu. W linice drugiej, to akurat kod mamy taki dość prościutki, no to akurat w tej jednej celce to, to się dzieje, więc w linice drugiej. No i pokazuje nam wręcz szczałeczką. Type error, błąd typu a-stary. Nie możesz mnożyć sekwencji przez niecałkowitą liczbę typu float. No jak byś chciał pomnożyć, co to jest pół tablicy? No pół tablicy to nie wiemy, co to jest, czy pierwsze pół, czy drugie pół. Jak podzielić trzyelementową tablicę na pół? No jest to głupota do wyjaśnienia, więc dla Pythona tym bardziej jest to głupota. I Python nam tutaj zaprotestuje. Co jeszcze? No jeśli, jeśli chodzi o tablicę, no tablice są takim najczęściej, najczęściej używaną strukturą. W bardzo telegraficznym skrócie powiem, bo to wymaga no dłuższego gdzieś tam powiedzmy wyjaśnienia, a niespecjalnie nam się przyda. W Pythonie mamy też krotki, czyli tablice, które są niemodyfikowalne. Bo ta tablica jest, o to jeszcze jest ważne, w Pythonie tablice są dynamiczne, czyli możemy do nich na przykład dodać jakiś element. Czyli do tej tablicy drugiej. Dodaję sobie powiedzmy 18 i od tej pory moja tablica druga jest czteroelementowa z 18 na końcu. Czyli mogę tutaj sobie dodawać elementy na końcu, do środka, różne inne, różne inne operacje z tym robić, zamieniać jeden element na drugi. Tablice są w pełni dynamiczne, czyli mogą zmieniać swoją, swój rozmiar i zmieniać swoje elementy. Natomiast istnieją, istnieją tablice, które są niemodyfikowalne, czyli nie, mogą, no nie można nic z nimi robić, nie można podmieniać elementów, nie można skracać, wydłużać tych tablic. I to są tak zwane krotki, zwane też tuplami. I w zasadzie to jest ich pełna charakterystyka, czyli takie, mówiąc bardzo po ludzku, takie trochę niedorobione tablice, z których, których nie można modyfikować. Bardzo często w Pythonie korzysta się też ze słowników. W innych językach programowania, zwanych mapami albo tablicami asocjacyjnymi, polegają one na tym, że tak jakby, tutaj stosuję taką terminologię, za którą by mnie zlinczowali programiści, ale to są takie jakby symulacja list, tylko że zamiast indeksów w listach mamy klucze. Czyli po prostu pod kluczami umieszczamy jakieś wartości. Czyli na przykład nie mamy elementów, co jest pod zerem, co jest pod jedynką, co jest pod dwójką, co jest pod trójką, tylko powiedzmy taki szkolny przykład. Jabka równa się 5, gruszki równa się 6, śliwki równa się 17. No i wtedy się odwołujemy do danego słownika. No, co jest pod kluczem śliwki, co jest pod kluczem jabłka, no i wtedy odczytujemy jakąś wartość. Mamy też sety, czyli zwane zbiorami, które, są, które charakteryzują się tym, że są mają nieuporządkowane wartości, i tylko jeden unik, jak to powiedzieć? Mają unikalne wartości po prostu wewnątrz siebie, czyli dana wartość występuje tylko raz. To jest na przykład używane do, do jakichś losowań, kiedy potrzebujemy po prostu tylko raz wylosować jakąś wartość. No ale to tak teoretycznie to, co jeszcze chciałbym pokazać, no to kolejne elementy składni, które są dość charakterystyczne też dla każdego języka. Taka konstrukcja, która no jest dosłownie w każdym języku programowania, to jest instrukcja warunkowa if, czyli jeśli zajdzie jakiś warunek, to wykona jakąś operację, a jeśli nie, to wykonaj coś innego, czyli if else. Czyli teraz tak, jak to, jak to w ogóle wygląda w Pythonie? Oczywiście, jeśli chodzi o warunki, warunki logiczne, to takie turbo szybkie wprowadzenie: czy 5 jest większe od 3? No jest. No i tutaj stosujemy standardowe ptaczki. A czy 5 jest większe lub równe 3? No też jest true. A czy na przykład 5 jest mniejsze lub równe 3? No jest to false. Więc w związku z tym tak wygląda typowy warunek logiczny. Oczywiście mamy też endy, mamy też ory, możemy je łączyć. Czyli powiedzmy, możemy połączyć dwa warunki logiczne, tylko zróbmy takie, żeby były prawdziwe. Czy 5 jest większe od 3 i czy 6 jest większe od 0. No i w ten sposób łączymy w Pythonie warunki logiczne. Mamy słówka and i słówka or, także nie mamy żadnego takiego pchania dziwnych znaków, ampersandów, kresek. Nasz kod po prostu nie wygląda jak bagno, tylko dość ładnie się go Czyta. No bo tutaj czytamy sobie znaczek po znaczku. Aha, no dobra, jedno jest większe od tego. AND, drugie jest większe od tego. I od razu nasz mózg działa troszkę lepiej przy tego typu programowaniu, niż na przykład, jakbyśmy to mieli zapisane w Perlu czy w C. No i co? No i mamy konstrukcję if. Konstrukcja if działa w ten sposób. Tutaj wyjaśnienie dla nieprogramistów: że jeśli warunek po ifie będzie spełniony, no to dalsze instrukcje pod tym ifem będą wykonane. A jeśli nie zostanie spełniony, to zostaną wykonane instrukcje alternatywne pod instrukcją else. Ale możemy zrobić samego ifa. No i na przykład zostawmy sobie ten warunek logiczny, skoro już go mieliśmy. I teraz tak, stawiamy warunek logiczny, po czym umieszczamy dwukropek. Ten dwukropek programistom Pythona śni się po nocach, znaczy w dość pozytywnym kontekście, ponieważ on jest bardzo często w różnych konstrukcjach właśnie składniowych. Po dwukropku przechodzimy do nowej linii No i na razie zrobimy sobie tutaj jakiegoś printa, na przykład 5 jest większe od trzech. no to nie wiem, mam dużo pieniędzy. Tak, no i wtedy widzimy, że ten warunek jest spełniony, w związku z tym wyświetli nam się mam dużo Pieniędzy. A jeśli ten warunek z jakiegoś powodu byłby niespełniony, tutaj byłoby na przykład 7, no to nic nam się nie wyświetli, ponieważ nie mamy konstrukcji alternatywnej. Konstrukcję alternatywną możemy mieć poprzez Elsa. Elsa, czyli jakby alternatywę dla IFA, czyli print na przykład jednak jestem biedny. Tak. No i tutaj nam się wyświetla jednak jestem biedny. Oczywiście możemy tutaj zrobić sobie tą, jakiś taki bardziej skomplikowany program napisać. Więc nie wiem, no jest godzina 20. To już myślę, że możemy sobie pozwolić na tego typu, tego typu przykłady. Chyba wszyscy są. Dobra, no zakładam, że większość z nas jest tutaj jednak dorosła, nie mamy tutaj dzieciaków. Czyli powiedzmy, cena. Dobra, nie będziemy pisać, nie będziemy pisać po polsku. Cena piwa no to jest powiedzmy 10 zł, a ilość kasy, którą mamy no to jest 8 zł w portfelu. No i widzimy, że tutaj jeśli many jest większe lub równe cena piwa, co ja piszę. To ja nie umiem pisać na klawiaturze. Bir. Tak, no to może sobie napiszmy, no to, no to dzisiaj balanga. Tak, a tutaj zostawiamy jednak jestem biedny. Czyli w ten sposób dodaliśmy sobie troszkę więcej ideologii, napisaliśmy już bardzo skomplikowany program. Podśmiechuję się troszkę, że to jest bardzo skomplikowany, natomiast gdzieś tam na jakichś drugich zajęciach naszego kursu no to już takie programiki sobie, sobie piszemy. No i co, no i tak w zasadzie wygląda i if, i else, ewentualnie tutaj mogłaby być jeszcze konstrukcja elif, na przykład, na przykład... Dobra, to Elif tutaj, żeby było sensowne, no to jeśli manej równa się BIR, no to powiedzmy dobra, ale tylko jedno. Czyli tutaj kolejne, kolejne alternatywy po prostu możemy pisać w postaci Elifa. No, i tutaj operacje w zależności od tego, jakie nam, jakie nam wyjdą tutaj warunki. Oczywiście, tak jak w każdym języku, else może być tylko jeden, elifów może być nieskończenie wiele, tak naprawdę no, skończenie wiele, ale tyle, ile realnie potrzebujemy. No, i zawsze musi następować elif po, znaczy może następować elif po ifie, i może następować else po ifie. Jakby jedne i drugie są opcjonalne. Co tutaj możemy zauważyć, szczególnie właśnie jeśli ktoś chce porównania z innymi językami, nie musimy stosować nawiasów, to znaczy stosujemy je często przy jakichś konstrukcjach takich bardziej skomplikowanych, że jest na przykład jeden warunek i drugi warunek, or trzeci warunek i tak dalej. No to dla czytelności dodaje się te nawiasy. Natomiast nie jest to konstrukcja, nie jest to konstrukcja obowiązkowa. No i też mamy tutaj tą strukturę polegającą na wcięciach i struktura polegająca na wcięciach jest taka bardzo typowa dla Pythona. Ponieważ jeśli mamy więcej instrukcji, no powiedzmy tutaj dodajmy sobie coś, nie wiem, dzisiaj balanga będzie zabawa, będzie się działo, nie? No to możemy więcej konstrukcji tutaj upchać, tylko ważne jest to, żeby one były dosłownie dosłownie pod tym samym poziomem wcięcia. Wręcz gdzieś takiego mema mogę znaleźć o ile mi się uda, Python, meme, indentation. Także dosłownie może jest to przerysowane, natomiast często tak wygląda mierzenie poziomu wcięcia w Pythonie, ponieważ ten kod jest zawsze przez to piękny, że te wcięcia muszą być spójne no i na przykład jak wyskoczymy gdzieś o jedną spację, no to może to być już problem w naszym, w naszym kodzie. Czyli powiedzmy tu jest dobrze, tu jest dobrze, tylko zróbmy sobie money i to tam, ile, bądźmy bogaci. Tak, no to nam się wyświetliły dwie liniki, ale powiedzmy tutaj mi się coś omsknie, tak wiecie, jak pan Stanowski ostatnio mówił, że mu się omskło i, i skasował sobie kanał sportowy z, z Twittera, no to tak jakby nam się tutaj omskło i się zrobiła spacja nie tam, gdzie trzeba, jakby osoby początkujące tego nie widzą, natomiast Python już nam zaprotestuje, że jakby, no co ty robisz, człowieku, co, co ty robisz ze swoim życiem? Nie możesz uruchomić takiego kodu, ponieważ jest to dla mnie niezrozumiałe. Dostałem wcięcie nie tam, gdzie się spodziewałem. Także bardzo popularny błąd w Pythonie, dlatego wymagał takiego nieco większego omówienia. Tak wygląda if else w Pythonie. Natomiast jak wyglądają pętle? Pętle najprościej pokazać na przykładzie jakieś iterowania po listach, dlatego też właśnie wprowadziłem na początku te listy. W związku z tym weźmy sobie pętle for. Pętla for to jest pętla, która się wykonuje określoną ilość razy. Natomiast w Pythonie, jakby for to jest, jest definiowane tak jak for each, czyli dla każdego elementu jakiejś sekwencji wykonują się dane operacje. No i powiedzmy, mamy, no no zdefiniujmy sobie jakąś listę, żeby ją jeszcze mieć. Albo jakieś, poiterujmy sobie po imionach, czyli powiedzmy mamy Paweł, nie wiem, Marzena, Zbigniew i często wojna. Jest takie imię, jakby ktoś pytał: istnieje staropolskie imię. O, to jeszcze dodajmy jedno staropolskie imię. Święto Pełk będzie o. Dobra, no i teraz chcemy iterować po imionach, czyli wyświetlić wszystkie imiona pojedynczo w jednej linijce. Taka prosta, prosta konstrukcja na, na sam początek. No i w tym celu robimy to w ten sposób. For i in names print i. Czyli po prostu dla każdego elementu tej listy names wyświetl mi ten element. No i mamy, i tutaj nam się wyświetlają osobno w każdej linijce. Możemy też, nie wiem, policzyć sobie ilość liter w danym imieniu i na przykład domknąć nawias, bo jeśli tego nie zrobimy, to Python nam zaprotestuje i pokaże, o, tu, tutaj nam pokazuje nawet tym ptaszkiem, tu nie domknąłeś nawiasu, incomplete, incomplete input, no jakby nie dokończyłeś kodu, co ty chcesz ode mnie. No i wtedy mamy, mamy tutaj ilość, ilość liter w każdym słowie, czyli len służy nam zarówno do, tablic, że jakby pokazuje nam ilość, pokazuje nam długość tablicy, ale też pokazuje nam ilość liter w danym słowie, jeśli zostanie użyte do stringa. No i tutaj też wchodzą takie pewne rzeczy, że na przykład stringi bardzo często zachowują się jak listy, czyli też można po nich indeksować, właśnie sprawdzić ich długość, dodawać je, tutaj są pewne, pewne analogie. Jeśli chodzi o takie codzienne pisanie w Pythonie, to bardzo często spotykamy się z tym, że na przykład nie piszemy for i e in the names, tylko na przykład for for, liczba pojedyncza, in, liczba mnoga. Czyli to jest taka bardziej popularna konwencja, często spotykana w Pythonie, że na przykład for column, in columns, jak, jak powiedzmy, iterujemy po kolumnach. No i z grubsza tak wygląda konstrukcja fora, czyli po forze musi się znaleźć jakiś, jakaś zmienna, której używamy do iterowania. Następnie musimy pokazać, po czym iterujemy, w czym iterujemy, no i w czym w tej sekwencji, czyli w sekwencji names. Następnie znajduje się dwukropek, przejście do nowej linii, wcięcie. Znowu, jak mamy dwukropek i korzystamy z jakiegoś dobrego oprogramowania, w zasadzie z większości oprogramowań, no to on nam wtedy już przeskoczy do następnej linijki i automatycznie zrobi wcięcie tam, gdzie trzeba. Czyli na przykład możemy sobie tutaj też zrobić oczywiście więcej, więcej instrukcji. Czyli powiedzmy dla każdego elementu najpierw mi wyświetli ten element, a potem ilość znaków w danym elemencie. No, i tu już taki bardziej ciekawszy, odrobinkę ciekawszy program nam się, nam się pokaże. Jak my tam stoimy z czasem, całkiem przyzwoicie, jak na to co, to, co chcę pokazać. Czy jeszcze coś w przypadku fora wymaga specjalnego wyjaśnienia? Wydaje mi się, że na podstawowym poziomie już chyba nie. I druga pętla, której używamy często w programowaniu, to jest pętla while. Pętla while, czyli pętla, która wykonuje się, znaczy której instrukcje wykonują się dopóki będzie spełniony jakiś warunek. Czyli znowu tutaj bardzo nieinformatycznie to powiem, czyli taki wielokrotny if. Czyli jeśli jakiś warunek jest spełniony, to dane instrukcje są powtarzane. Nie tak jak w ifie, że były robione raz, tylko są powtarzane do, do czasu, aż ten warunek no, będzie kiedyś lub nie będzie spełniony. No i w tym celu musimy właśnie postawić jakiś warunek logiczny, no i też najlepiej skorzystać z jakiejś zmiennej, żeby ten warunek logiczny jednak nam się zmieniał co jakiś czas, żeby nam nie wyszła pętla nieskończona. Zrobimy sobie jakąś tam, powiedzmy, no, jak już jesteśmy przy tych pieniądzach, no powiedzmy money. Na początku miesiąca jest dobrze, mamy 10 tysięcy w kieszeni. No i co? While, dopóki my Money jest większe od, nie, bez sensu. Eee, inaczej to zrobimy. Dopóki money jest większe od, powiedzmy, 50 zł, no to wyświetlamy sobie, że jesteśmy happy. Tak, no i w zasadzie kod napisany w taki sposób no, zadziałałby w ten sposób, że cały czas jesteśmy happy, a wiemy, że tak dużo szczęścia to jest niezdrowe. Nie wiem, czy nie zawiesiłem teraz Jupitera. Oczywiście to się wykonało. Milion set, milion set razy, ponieważ no nigdzie tutaj nie zmieniliśmy tej wartości pieniędzy, więc no powiedzmy wydajemy sobie stówę, no dobra, żeby tak szybciej było, to wydajmy sobie tysiąc dziennie, tak, z dziesięciu tysięcy schodzimy, potem zmniejszamy money o tysiąc, no i ile razy jesteśmy happy, no to możemy być happy i na przykład wyświetlić sobie jakiś numer jeszcze, nie, dobra, to już by było za dużo, nie chcę wprowadzać tutaj zamieszania, Zobaczmy, ile razy nam się wyświetli happy. A z tego, co mi wychodzi, to jakieś 9 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć razy, bo tam doszliśmy do, doszliśmy do końca. Czyli startujemy od 10 tysięcy, no i sprawdzamy za każdym razem, czy mamy więcej niż 50. Jak mamy więcej niż 50, no to jesteśmy, to jesteśmy happy. No i wtedy idziemy na imprezę i wydajemy 1000 zł na, na co tam sobie chcemy. No i następnie ten warunek jest sprawdzany. I tutaj znowu w zasadzie mamy pełną analogię, jeśli chodzi o IFA. Czyli nie musimy dodawać nawiasu, nie musimy. No nie mamy tutaj innej konstrukcji składniowej. W ogóle w Pythonie nie ma bloków kodu. Znaczy nie ma bloków kodu takich standardowych. Czyli gdybyśmy się zapętlili i chcieli zrobić coś takiego z takimi nawiasami klamrowymi, to to w Pythonie oczywiście nie zadziała. To nie jest tego typu język. Tutaj te wszystkie, te wszystkie bloki kodu robią się poprzez wcięcia i poprzez ten dwukropek. Czyli jeśli po dwukropku umieścimy po wcięciu jakieś kolejne instrukcje, no to to tworzy dany blok kodu. No i w zasadzie co? Pokazałem pętlę for, pokazałem pętlę while i to jest tyle, jeśli chodzi o pętlę w Pythonie. W Pythonie nie ma więcej pętli, nie ma żadnych do while, nie ma antilów. W zasadzie wprowadzają one niepotrzebne zamieszanie, a Python z definicji jest prosty, więc nie ma sensu tutaj Więcej z nim, no autorzy stwierdzili, że nie ma sensu więcej pętli tutaj wrzucać. Każdą z nich można sobie zasymulować przy użyciu pętli już istniejących. Oczywiście mamy tutaj pewne konstrukcje typu, typu co, typu pętle zagnieżdżone i tak dalej, no to one po prostu następują w kolejnych poziomach wcięcia. Mamy też klasyczne słowa kluczowe, czyli na przykład gdybyśmy chcieli tutaj stwierdzać, że no jednak po 5000, to tak przestajemy wydawać tego. Tego tysiaka, jednak przerywamy tą operację balangowania, no to możemy sobie zrobić coś takiego, że jeśli tutaj w środku manej będzie mniejsze niż 5000, no to jednak przerywamy pętlę. No i w ten sposób słowem kluczowym break, zachowującym się dokładnie tak jak chyba we wszystkich językach programowania przerywamy tą pętlę po wykonaniu sześciu operacji. Czyli odejmujemy sobie 1000, odejmujemy, odejmujemy, za każdym razem sprawdzamy ten warunek. No a jak już tutaj spadliśmy z naszą kasą poniżej 5000, no to przestajemy to robić. continue służy do omijania operacji. Nie chcę tutaj robić jakiegoś takiego sztucznego, sztucznego przykładu, no ale po prostu działa tak, że przechodzi do następnej iteracji, omijając kolejne instrukcje. No, na samym początku gdzieś tam nauki, powiedzmy, mało, mało używana instrukcja, ale gdzieś tam później mogąca się przydać. No ale zachowuje się tak jak wszędzie. No to co, omówiliśmy sobie pętle. no to teraz pewnie by kogoś mogło interesować, w jaki sposób w Pythonie tworzy się funkcję. Bo wywołuje się standardowo, podając nazwę funkcji i no jakieś, jakieś parametry wrzucając, znaczy jakieś argumenty podając do, do funkcji. Natomiast jak się tworzy, jak się definiuje funkcję? Napiszmy sobie jakąś taką prostą, szkolną funkcję do liczenia, nie wiem, pola trójkąta, żeby było ciekawiej, żeby nie było cały czas prostokąta, def, triangle. No i tutaj tak, tutaj podajemy parametry. Żeby policzyć pole trójkąta, no to potrzebujemy parametru a i parametru h. Zwróćmy uwagę, że znowu nie musimy, podawać, nie musimy podawać typów, czyli tworzymy jakby definicję, która jest mocno uniwersalna dla wszystkich typów. No co znowu, ma swoje wady i zalety, bo czasami, jak źle użyjemy funkcji, to nam mogą wyjść straszne głupoty, jak funkcja jest niezabezpieczona i coś nie działa. No, i tutaj na razie zrobię sobie takiego prostego printera. A razy H dzielone przez 2. To był chyba taki wzór. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No i powiedzmy, chcę policzyć, ile tam potrzebuje kupić trawy na trójkątny trawnik. No to powiedzmy, ma to ma podstawę 10 i wysokość 7. No i liczymy sobie, i w ten sposób nam to działa. Jak już jesteśmy tacy super geometryczni, to możemy sobie zdefiniować drugą funkcję i powiedzmy, będzie to. Dobra, niech będzie ten prostokąt, bo mi się też nie, chce, nie chce mi się na siłę wymyślać. No i powiedzmy, tu będzie print a razy b. No i tworzymy sobie taki zbiór funkcji i sobie je wywołujemy wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Co tutaj jest warte jakby wspomnienia jeszcze raz, bo pokazałem przykład, a w sumie niewiele o nim powiedziałem. Definicja funkcji zaczyna się od słowa kluczowego def. Def oznacza drogi Pythonie, od tego momentu będę Ci mówił, że masz prowadzić do systemu taką funkcję. Jaką funkcję? No taką, która jest pod nazwą, która jest tutaj. Czyli od tej pory moją funkcją będzie nazwa triangle, która to przekształca, tak jak, jakby funkcja matematyczna, która przekształca parametry A i H na jakiś wynik. W tym przypadku wynik no to jest printowanie jakiegoś, jakiegoś rozwiązania. No oczywiście jeśli chcemy zwrócić coś z funkcji, no to używamy sobie returna. Używamy sobie literna. Zamiast tego printa. No i oczywiście tutaj byśmy tym jakoś ręcznie, ręcznie sobie sterowali, czyli powiedzmy T równa się triangle, R równa się rektangul. No i wyświetlili te dwa, wyświetlili te dwa te dwie wartości obok siebie. Mam strasznie suche powietrze dzisiaj tutaj. Ale mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego z moim gardłem i że będzie mnie dobrze słychać. W zasadzie tak, jeśli chodzi o funkcję, no to najważniejsze, najważniejsze, rzeczy, właśnie powiedziałem, czyli w ten sposób się w ten sposób się przypisuje parametry, no i potem z tych parametrów się korzysta już już w ciele funkcji, już w jej definicji. Oczywiście tutaj mogą dojść jakieś inne operacje. No tutaj zepsuję to, to troszkę to pole trójkąta, czyli A, powiedzmy A plus równa się 5. Czyli jeśli chcemy tutaj więcej operacji, aha, jest podzielone przez 15, no i nam wyjdą oczywiście jakieś głupoty matematyczne, ale tak też możemy, tak też możemy zrobić. No i znowu tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia, więc w związku z tym, że no my tutaj jakby życzliwie operowaliśmy na liczbach, ale gdybyśmy tą funkcję wywołali, powiedzmy, z jakimś napisem, choćby napisali tutaj Python. No to oczywiście on nam zaprotestuje w momencie wykonania, czyli nam się zdarzy tutaj taki runtime error, że jakby definicja funkcji no byłaby ok, bo ona jest ok, ale jak ją, wywołamy, jak ją wywołamy z jakimś napisem, no to będzie już wtedy kiszka. No i wtedy musimy sobie popatrzeć, co tu się złego wydarzyło. No, że przecież jak to? Tutaj wprowadzamy Python do, do parametru A, a potem dodajemy do niego 5. No to napis plus 5 to nam nigdy nie wyjdzie na dobre, więc wtedy. Więc wtedy nie ma co, no nie ma co działać. No wtedy nam zaprotestuje, że no przecież człowieku możesz dodawać tylko stringi do stringów, a nie napisy do, znaczy nie liczby do stringów. Takie pytanie do Was, czy może macie jakieś pytania, czy może coś jest niejasne, czy może coś jakby pominąłem, mówiąc bardzo szybko. Bo tak wiecie, tak, mogę sobie mówić do ściany, ale jeśli yy, mam nadzieję, że wszystko jest w miarę zrozumiałe na razie z takich podstawowych operacji? No więc to, pokazałem funkcje, takie najważniejsze ciekawostki jeszcze z, jeszcze z funkcji, to co w Pythonie warto wiedzieć, co się przydaje bardzo do, bardzo do życia, to jest wywołanie z jawnymi parametrami. To jest taka pewna specyfika Pythona, która mocno ułatwia życie przy jakichś większych funkcjach, które na przykład mają 20 parametrów, a my potrzebujemy skorzystać tam powiedzmy tylko z 5. Tutaj już wchodzą jeszcze wiecie parametry o wartościach domyślnych i tak dalej, o tym nie chcę, nie chcę mówić. Natomiast wywołanie z jawnymi parametrami wygląda tak. I często kod w Pythonie możemy, możemy spotkać napisany w taki sposób, że jawnie przypisujemy, że a ma być równe 5, h ma być równe 7, a tutaj a ma być równe 10, b ma być równe 60. No i taki kod oczywiście zadziała, oczywiście wyświetli coś, coś tam poprawnego. Zaleta tego jest taka, że wtedy nie musimy się przejmować kolejnością. Czyli na przykład, jak mamy faktycznie 20 tych parametrów, nie musimy pamiętać, który jest siódmy, który jest jedenasty. Opiszemy je sobie w dowolnej kolejności, ale przypisując jawnie, że o ten parametr ma wynosić tyle, ten ma wynosić tyle, a w jakiej kolejności to już Python sobie dobiera. Więc to jest taka pewna specyfika. W Pythonie jeśli potrzebujemy zrobić coś fajnego, coś mądrego, coś wymagającego więcej niż takie podstawowe programowanie, musimy skorzystać z importowania. Importowanie to jest coś takiego, jak inkludowanie, to troszeczkę inaczej działa, to jest troszkę inny mechanizm wewnątrz Pythona. Natomiast to jest po prostu przypięcie do, do naszego kodu jakiejś, jakiejś biblioteki wbudowanej. No i tak, jak potrzebujemy policzyć coś matematycznego, powiedzmy jakiegoś sinusa, jakieś stopnie, radiany, że zastosuję sobie taki. Nie, dobra, może nie mówmy, nie mówmy o sinusach. Jak, jak potrzebuję zwykły pierwiastek policzyć, to się tak bardziej przydaje do szczęścia niż, niż sinusy w życiu, to muszę sobie zaimportować matematykę i wtedy z biblioteki matematycznej biorę sobie funkcję sqrt, no i powiedzmy liczę sobie pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5, 2, 23. pierwiastek z dwóch to było chyba 1, 41, no i w ten sposób mogę go sobie policzyć. W bibliotece matematycznej mamy, tak jak powiedziałem właśnie, sinusy, kosinusy, przeliczenie stopni na radiany i radiany na stopnie. Mamy operację do pierwiastkowania, do potęgowania. I mnóstwo innych rzeczy, o których też powiem za chwilę jakby skąd to wiedzieć, bo ja też tego nie pamiętam i nawet nie ma to sensu, żebym ja to pamiętał. Ja po prostu podaję przykłady, z których gdzieś tam na samym początku sobie korzystamy. Jedną z takich popularnych bibliotek do importowania jest też random. Random służy do losowania, czyli może nam wylosować jakąś liczbę i wtedy no, stosujemy ją gdzieś tam w programie, często do jak potrzebujemy określić jakieś prawdopodobieństwo. No i na przykład możemy wylosować sobie liczbę random rand int. Dobrze ja to piszę chyba tak. Liczbę w przedziale od 1 do 10. No i uruchamiam sobie taki kod, wypadło mi 4. Uruchamiam sobie taki kod któryś raz, wypadło mi 5, 10, 3, 7. No i w ten sposób losuję sobie jakąś liczbę. Oczywiście mogę to uruchamiać cały czas, albo mogę też zastosować sobie. No właśnie, to jest jedna rzecz, której nie powiedziałem. Możemy zastosować sobie pętlę, pętlę for, no i na przykład zrobić to sobie 5 razy. 5 razy, co ja tutaj pokazałem, pokazałem coś takiego jak range. Range to jest zakres. Range to jest zakres i to jest często stosowane w tego typu konstrukcjach, że jak potrzebuję coś zrobić 5 razy, to generuje sobie zakres od 0 do 5. Czyli od 0 do 5 bez 5, tak dokładnie. Czyli range 5 to znaczy 0, 1, 2, 3, 4. Range 3 to znaczy 0, 1, 2. Range 10, no to znaczy ram, pam, 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 pam 9. Eee, tak, działa, tak działa range. To jest taki szybki generator zakresu od do. No jeśli podamy od kąt, to będzie to znaczyło, że od zera. To tak w telegraficznym skrócie, co ja tu zrobiłem. A często range stosujemy do tego, żeby po prostu w pętli FOR wykonać jakąś operację. No pewną ilość razy. W tym przypadku 20 razy wylosowałem sobie jakąś liczbę. Mogę też wylosować na przykład liczbę zmiennoprzecinkową, korzystając z funkcji random z modułu random. No fajne, nie? Tak miłe nazewnictwo, żeby się przypadkiem coś nie pomyliło. A, co ja tu tak zwiesiłem? Sekundkę. Dobra. Dobra, za dużo, za dużo rzeczy mam na ekranie. Zmniejszę to troszkę. No, i w ten sposób wylosowałem sobie jakąś liczbę od zera do jedynki, jakąś liczbę taką mniejszą niż 100% 20 razy. Czyli do tego stosuje się bibliotekę random. Można też. No jedną z takich bibliotek, z których się gdzieś tam korzystam, to jest biblioteka Time. No i Time na przykład jest nam w stanie pokazać aktualny czas. Nie pamiętam teraz funkcji, która podawała aktualny czas w bibliotece Time. Ale na przykład w bibliotece Time była funkcja Timestamp, jeśli dobrze kojarzę. Nie, nie była. Dobra, no to w takim razie zapomniałem, jaka jest funkcja, która wyświetla nam lokalny czas. Jeśli zapomniałem, jeśli nie pamiętam, mam do tego absolutne prawo, muszę skorzystać wtedy z dokumentacji języka Python. No i w ten sposób wchodzę na stronkę Python Docs, na docspython.org dokładnie. No, i powiedzmy, że mamy tutaj najnowszy język. Tutaj możemy sobie sprawdzić wersję, z której korzystamy. Jak na przykład mamy zainstalowaną 3.7, no to polecałbym jednak szukać w dokumentacji wersji 3.7. Tam jakieś minimalne różnice gdzieś się mogą wydarzyć. Ja nawet szczerze mówiąc nie wiem, z której wersji ja tutaj korzystam. Dobra, nie wiem, jak się to sprawdzało w Jupiterze. Musiałbym to gdzieś wygooglać. No, ale powiedzmy, że chcę zobaczyć. Co tam w tej bibliotece Time siedzi, czy w bibliotece Math, czy w bibliotece każdej innej? No i w tym celu wchodzę sobie do dokumentacji. No i szukam sobie biblioteki Time. Jest DateTime, ale jest też, jest też proste Time, czyli Time Access and Conversions. No i tutaj mamy oczywiście po angielsku, jak w każdej, innej, w każdej innej dokumentacji. Natomiast to, co mogę powiedzieć o dokumentacji Pythona w stosunku do dokumentacji wielu innych narzędzi, jest naprawdę fajnie napisana. Czyli mamy tutaj, na przykład, opisane funkcje, plus ich działanie. Bardzo często są przykłady, czyli dość łatwo jest coś znaleźć w tej dokumentacji. No i ja tutaj sobie znajdę jakąś funkcję, która posłuży mi do wyświetlenia aktualnego czasu. A może to było time time po prostu? Zobaczę sobie time time time. Co robi time time? Similar to time but returns time as integer number of nanoseconds since the epoch. Aha. Do, aha, to jest Time NS. Dobra, czyli to, co ja chciałem zrobić, to wyświetlić sobie Time Time. A Time Time to jest, słuchajcie, liczba sekund, która upłynęła od 1 stycznia 1970 roku. Czyli czas, czas Linuxowy sobie właśnie wyświetliłem. Gdyby mnie interesowało, ile sekund upłynęło od tej pory, no to skorzystałem sobie z biblioteki Time. I mogłem to zrobić. Ale też to, co chcę wyświetlić, no to chcę wyświetlić aktualny czas. <laughs> i teraz wyjdzie, wyjdę na ignoranta bo nie pamiętam jaka to była funkcja dawno nie prowadziłem tych zajęć z czasu i z modułów ale zaraz znajdę time struct time strp time czyli coś służącego do formatowania time sleep local time o właśnie local time nam pokazywało Jaki jest aktualny czas. No i w ten, w ten sposób dostajemy. O, dzięki. Podpowiedzieliście mi. Local time właśnie pokazuje, pokazuje nam aktualny czas w trochę takiej brzydkiej strukturze, ale w zasadzie, jak zobaczymy, co tam jest w środku, no to, to możemy zobaczyć. Rok 2023, miesiąc 9, dzień 28, godzina 20, minuta 54. O, minuta 54, czy jest całkiem nieźle czasowo, ale myślę, że jeszcze zdążę wam pokazać jedną, jedną ciekawostkę dotyczącą programowania obiektowego. Tak, zrobimy programowanie obiektowe w 10 minut, czemu by nie. Ale jeszcze dokańczając, no, tak jak teraz ja pokazałem no dość chaotycznie troszkę, ale w dokumentacji możemy sporo rzeczy znaleźć. Oczywiście też możemy coś wyszukać, czyli powiedzmy chcę sobie znaleźć co jest tam w tym module random, no to wchodzę sobie w wyszukiwarkę, która jest po prawej stronie no i szukam sobie na przykład do czego służy funkcja rand, rand, int i jak z niej korzystać. Funkcja rand, int zwraca nam randomową liczbę całkowitą, taką, że jest większa od przedziałów a i b, ale łącznie z liczbami a i b no i tyle i tak dalej i tak dalej i mnóstwo innych operacji. Oczywiście nikt normalny się tego nie uczy, tylko się to wyszukuje albo googluje albo no w ostatnim czasie pyta się na przykład czata GPT, żeby nam zaproponował jakąś funkcję. No i wtedy ewentualnie można sobie sprawdzić w dokumentacji czy on nie robi jakiś głupot, no czyli jak on nam coś zaproponuje, no to wtedy patrzymy do dokumentacji, już wiemy jakiej funkcji szukać. Dobra. Słuchajcie, Python jest zdolny do tego, żeby w Pythonie programować obiektowo. Oczywiście jest to znowu temat na godzinę, żeby to pokazać tak porządnie, ale ja po prostu pokażę w jaki sposób napisać taką banalną definicję klasy, jak stworzyć metodę i jak stworzyć obiekt. Bez już jakby pominę kwestie wszelkie enkapsulacji i tak dalej, dziedziczenia, no bo to już nie zdążymy tego zrobić. Natomiast no zrobimy sobie napiszemy sobie klasę i stworzymy sobie obiekt. To oczywiście jest temat dosyć Dosyć zaawansowany dla osób zupełnie początkujących. To jest temat, który jest oczywiście potrzebny wszystkim osobom, które gdzieś tam by się starały o pracę i tak dalej. Natomiast no, dla osób, które gdzieś tam chciały zobaczyć programowanie, no, to to może się wydać dziwne. Także spokojnie to tylko takie, to no, tylko takie my, my robimy takie rzeczy. No i co? Tworzymy sobie klasę student. Piszemy w niej konstruktor. To jest taka dziwna, trochę, to jest troszkę dziwna konstrukcja, jeśli chodzi o konstruktor w Pythonie. Musimy sobie zdefiniować taką funkcję jak init. Init z dwoma podłogami na początku i z dwoma podłogami na końcu, z dwoma znakami underscore. No i tutaj dopisujemy sobie self. Self to jest takie jakby dis, czyli odniesienie do aktualnego obiektu. Ja wiem, że to może brzmieć chaotycznie, natomiast no mam tyle czasu, ile mam i nie będę na to przeznaczał więcej. No, i przypisujemy sobie do naszej klasy student, co może mieć każdy student. Imię i jakiś numer indeksu. Czyli powiedzmy, name i indeks nam wystarczy. No i robimy sobie taką konstrukcję: jak dopisz mi do wewnętrznego w obiekcie name. Nazwę name i do wewnętrznego w obiekcie indeks, nazwę index. Gdyby ktoś był zainteresowany programowaniem obiektowym, w sensie, tak jakby dowiedzeniem się, co tu się dzieje, to zapraszam na TikToka hardcoder.pl. Tam to wyjaśniałem na przykładzie z moimi pieskami. Także tam będzie przykład taki bardziej, bardziej obrazowy. No i co? No i piszemy sobie jakąś metodę. No, niech będzie po prostu zwykły, zwykłego getera sobie napiszemy. Get index. Każda metoda w Pythonie musi mieć znaczy każda metoda w klasie w Pythonie musi mieć selfa, czyli odniesienie jakby do tego wewnętrznego obiektu no i powiedzmy ona coś tam sobie zwróci. Return self index. Taki najprostszy getter świata. No i co? No napisaliśmy sobie klasę, to oczywiście nic jakby nie znaczy jeszcze, no ale mogę sobie na bazie tej klasy stworzyć obiekt. Robię to w dość prosty sposób. Nie trzeba w Pythonie korzystać z żadnego news, żadnego jakby alokacji pamięci, nic takiego nie, nie musimy robić. Po prostu... Tworzymy sobie tego studenta, no i musimy podać jakieś imię. Jakieś imię i jakiś numer indeksu. Dwa, jakie to tutaj ja miałem numer indeksu? 2, 3, 8, 8, 3, 3. Jeszcze pamiętam. prosty miałem. No i powiedzmy student 2, no to będzie jakiś student, nie wiem, jakaś Kasia, Basia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i co? no i ja sobie stworzyłem teraz obiekty na bazie mojej klasy. Nic tu mi nie krzyczy, więc jest całkiem spoko. No i mogę sobie wyświetlać jakieś atrybuty. Czyli student name, no to będzie Paweł. Student indeks, no to będzie mój numer indeksu. Mogę sobie też wywołać metody student get getIndex. No i wtedy wywołała mi się metoda, która zwraca numer indeksu. No to oczywiście mogę, mogę to wpisać w ten sposób, no ale jeśli to wpiszę w formie gettera, no to robię to tak. No i też po utworzeniu tego obiektu mam też drugi obiekt, getIndex w tą naszą basie. No i zwróci nam ten drugi numer indeksu. Więc takie turbo szybkie pokazanie programowania obiektowego mi się udało. No gdybyśmy chcieli zrobić dziedziczenie, no to w zasadzie dziedziczenie jest banalnie proste. A nawet mogę na, szybcie, na szybko pokazać po czym dziedziczy student, po, 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 po człowieku na przykład dziedziczy, czyli klas Human. Po niczym nie dziedziczy. No i to może dziedziczyć. Niech dziedziczy konstruktor init. A, przepraszam, self. Name. No i tyle. Self name równa się name. I wtedy ja mogę tutaj usunąć to name. Tak i be... Dobra, nie, niech nie dziedziczy konstruktora, bo ja się tu zapętlę za chwilę. Eee, niech sobie dziedziczy jakąś zwykłą metodę. Eee, introduce. Nie, nie, nie chcę, żeby dziedziczył konstruktor, bo to trochę mi, yy, trochę mi tu za, za, zapętlę się z tymi superami i tak dalej. A to już będzie, to, to już jest za późno na, na myślenie, jak to, jak to tutaj skonstruować, żeby to było dobrze, zwłaszcza, zwłaszcza na szybko. Czyli, introduce na przykład, mogłoby coś printować, czyli I am human. O, tak, po prostu niech sobie odziedziczy jedną metodę. I teraz, żeby odziedziczył tą metodę no to podajemy tą nazwę, nazwę klasy rodzica tutaj, po prostu w nawiasie. Czyli klasa student dziedziczy po klasie human. No i w ten sposób cały nasz kod działa, tylko dodatkowo możemy sobie zrobić student introduce, ponieważ dziedziczy po klasie human. No i wtedy wyświetli nam się, co nam się wyświetli? Human introduce take zero positional... A, dobra, źle to napisałem. Oczywiście musi mieć selfa, żeby to było poprawne i teraz nam wszystko zadziała. No i teraz nam wyświetlił student introduce, oczywiście bez printa, ponieważ to samo w sobie jest printerem. Dobra, troszkę zamieszałem na koniec, ale mam nadzieję, że, że mi wybaczycie, już troszkę się zapętliłem w tym, co robię, troszkę za dużo improwizacji. W każdym razie, tak, udało nam się w godzinę, nawet tam z chwiloma, kilkoma minutami przedstawienia Pythona, pokazać najważniejsze elementy składni. Pokazałem, jak pisać taki prosty kod, który wyświetla coś na ekranie, który coś tam jest w stanie policzyć. Jak w Pythonie wyglądają zmienne, czyli że są one dynamiczne, czyli mają, no mają taki typ, jaką mają wartość. Też troszeczkę sobie tam powiedzieliśmy na szybko o typach, czyli że są liczby całkowite, liczby zmiennoprzecinkowe i napisy, no, takie najbardziej podstawowe typy. Potem co jeszcze, tak sobie tutaj przelecę wizualnie. Pokazaliśmy sobie, jak, jak działać z tablicami, czyli że definiowanie tablicy jest bardzo proste, wymaga po prostu nawiasów kwadratowych. A, bo to jest jeszcze jedna rzecz, której nie powiedziałem. W krotkach są nawiasy zwykłe, w słownikach są nawiasy klamrowe i w setach są nawiasy klamrowe, tylko trochę inaczej pisane. Tak można się tam pomylić w pewnym momencie przy tych, przy tych nawiasach, także no gdzieś to jest rzecz taka do wyćwiczenia w Pythonie. No i kilka podstawowych metod na tablicach, czyli dodawanie wartości, czyli na przykład wyliczanie długości tablicy. Tego typu operacje No oczywiście z dokumentacji się bierze, jak potrzebujemy daną rzecz wykonać. Operacje logiczne, bardzo prosto, łączenie operacji and, or, pisane słownie. Tutaj mieliśmy przykład na ifa, elsa, czyli w ten sposób wygląda ta konstrukcja w Pythonie, jest dość uproszczona, no bloki kodu są wcięciami po prostu. No i typowe konstrukcje do pętli, czyli bardzo podobne, analogiczne, też bazujące na wcięciach, pętla for, która jest tak naprawdę pętlą for each, pod którą znajdują się instrukcje, które mają się powtarzać określoną ilość razy, no i pętla while, której instrukcje, której instrukcje wykonują się no tyle razy, ile trzeba, dopóki jest spełniony jakiś warunek. Słowo kluczowe break, które wychodzi z pętli. No i następnie pokazaliśmy sobie szybciutko, w jaki sposób tworzyć funkcje, w jaki sposób je wywoływać. No i też ta charakterystyczna dla Pythona wywołanie z jawnymi, jawnymi nazwami parametrów. Szybkie przejście przez importowanie modułów, czyli w jaki sposób zrobić coś matematycznego, w jaki sposób zrobić losowania i w jaki sposób wyświetlić sobie aktualny czas, plus pokazanie tego w dokumentacji, czyli takim, takiej wielkiej stronie internetowej, w której jest opisany cały język. No i takie turbo, szybkie, oczywiście mocno, mocno mega niedokładne wprowadzenie do programowania obiektowego. No i słuchajcie, generalnie to ja Wam dziękuję bardzo za obecność, ale chciałbym też jeszcze powiedzieć do Was kilka słów. Także to jest taki moment, kiedy już wykładowca na, na uczelni mówi: Dziękuję, już się wszyscy zbierają, ale tam wiecie, może jakiś kujonek zada pytanie, więc ja bym był teraz bardzo, bardzo wdzięczny, bo jeszcze będę mógł coś powiedzieć. Natomiast dosłownie jeszcze kilka, kilka minutek bym prosił o pozostanie, ponieważ chcę powiedzieć kilka rzeczy. Jeśli chodzi o działalność firmy Hardcoder, no to startujemy dosłownie za tydzień 9 października z kursem semestralnym. Zapraszam serdecznie. No to, co robiliśmy tutaj, no to nie zrobimy tego w, w godzinę tylko na jakichś ośmiu zajęciach, po półtorej godziny, więc będzie więcej czasu, żeby to pokazać, przećwiczyć, zobaczyć. No i tak jakby wiecie, no będzie to troszkę mądrzejsze, przemyślane i dużo lepiej wytłumaczone niż tutaj, no bo tutaj był ograniczony czas. Natomiast, jeśli ktoś na przykład nie chce, nie ma ochoty brać udziału w kursie, a na przykład mu się dzisiaj podobało. No to uruchomiliśmy niedawno taką akcję, jak stawianie sobie, stawianie sobie kawy. No i jest taki serwis, na którym można wpłacić, jakby, darowiznę za twórczość internetową, więc jeśli komuś się podobało, to może mi postawić kawę za 5, 10, 15 albo worek kawy za ileś tam, za ileś tam złotych. <laughs> To jest takie legalne narzędzie do szybkiego wspierania twórców internetowych, tworzących treści. Więc jeśli ktoś ma ochotę, no to będę bardzo zawsze wdzięczny za postawienie mi wirtualnej kawy bądź też piwa. Jeśli jesteście zainteresowani naszym kursem programowania, no to są dwie opcje. Chodzimy na hardcodersklep.pl. Ja tutaj podeślę tego linka dla osób zainteresowanych. To będzie krótkie, także to nie jest jakiś długi blog reklamowy, który potrwa nie wiadomo jak długo, no chyba, że macie jakieś pytania. Chodzimy sobie na. Tracę głos, jest, jest, starzeję się. Kiedyś robiłem webinary po dwie godziny i jakoś to, jakoś to szło. Więc można sobie ten kurs kupić. Zaczynamy 9 października. Teraz do końca, do końca września, więc tam, no nawet do 1 września, jest jeszcze promocja. Potem ta cena wzrośnie. No, i mamy dwie opcje. Możemy sobie kupić wersję ekologiczno-ekonomiczną, czyli nieco tańszą ze skryptem elektronicznym, bądź też wersję ze skryptem drukowanym. Tak, tak on wygląda. Znaczy, to jest edycja poprzednia, więc on się różni tam grubością dwóch, trzech stron. Ale z grubsza tak wygląda książeczka A4, z której możecie korzystać sobie po prostu jako dodatkowego ekranu podczas, podczas zajęć. No, i tam są pełne notatki i wszystko, co jest. Co jest wyświetlane na ekranie, no żeby jakby nie mieć 10 ekranów otwartych. Co jest na kursie? No wszystko to, co jest opisane w sklepie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to robiłem ostatnio takie wprowadzenie na YouTubie w ciągu 9 minut, właśnie, co jest na kursie. Także no nie będę się powtarzał. Jeśli ktoś ma ochotę, to jest tutaj filmik do obejrzenia, nagrywany dosłownie kilka dni temu. Natomiast gdyby ktoś był zainteresowany na przykład wideokursem, bo nie ma czasu na te zajęcia i tak dalej, nie wiem, jest to za drogie czy cokolwiek. To znowu są dwie opcje. Można albo wejść na nasz kurs na Udemy. Aha, tylko mi się nie otworzy, ponieważ ja tu jestem zalogowany. Natomiast no, wchodzimy po prostu przez tego linka ze strony, albo wchodzimy na platformę edu.pl, gdzie też jest nasz kurs do, do kupienia tylko za złotówki, a nie za dolary. Cena jest podobna, także gdzie tam chcecie, to będzie to wszystko, e, będzie to wszystko działać. Najlepiej wchodzić przez naszą stronę, ponieważ tam zawsze są jakieś linki e, afiliacyjne, które są po prostu tańsze dla Was. Z lepszą prowizją dla nas. Więc jakby win win. Dziękuję Wam bardzo za obecność. To tyle, jeśli chodzi o blok reklamowy. To jest moment, w którym można się rozłączyć. No chyba, że macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Więc poczekam jeszcze sobie chwilkę. A nagranie z tego webinaru się pokaże na YouTube. Prawdopodobnie. A może nawet dzisiaj jeszcze wrzucę, bo jutro troszkę zajęty jestem. No zobaczę, jakoś tak w najbliższym czasie się pokaże na YouTube, gdyby ktoś chciał sobie odtworzyć. Dobrze, no to, to ja dziękuję. Jak się podobało, to mi jest bardzo, mi jest bardzo miło. Będą następne webinary, tylko nie wiem kiedy, bo zaczynamy rok akademicki i ja po prostu nie wiem jeszcze za bardzo co mnie czeka i w jakim trybie mnie czeka, więc na pewno coś będzie, ale kiedy to się jeszcze ogłosi. Także zapraszam do obserwowania Facebooka, Instagrama, TikToka i tam na pewno coś ogłosimy. Mam pomysł na temat programowaniem obrazów, programowaniem grafiki i z wyrażeniami regularnymi, także gdzieś coś się pojawi w najbliższym czasie. Może jeszcze w październiku, a na pewno w listopadzie. Jaki link do YouTube'a? Wyślę mailem, jesteście tam zarejestrowani pod mailami, więc, więc Wam wyślę. Na pewno jak wpiszecie hardcoder w YouTube'a, no to będzie, to będzie to widoczne. Także tam są też inne filmiki, tam są też inne webinary, jakby ktoś chciał posłuchać i nie miał mnie dość po tej godzinie, no to zapraszam na różne tematy, ostatnio o sztucznej inteligencji, było o studiowaniu informatyki, także takie tam luźne pogadanki zawsze się znajdą. Dobra, powoli się rozłączacie. Dziękuję bardzo, dobranoc, miłego wieczorka Wam życzę. Pozdrawiam Paweł Miry, hardcoder. Do zobaczenia.